Witam. Z tej strony Łukasz i robię to po raz pierwszy, więc miałem dużą przerwę w nagrywaniu różnego rodzaju treści, a zdecydowałem się, że aby dać dobry przykład Wam, nie należy czekać tutaj do pewnej daty, pewnego momentu, w którym nagle stwierdzimy, że o, 1 stycznia, no dobra, to ruszam się, zaczynam robić zmiany i nagrywam to specjalnie dla Was, żebyście mogli posłuchać moich przemyśleń. Każdy ktoś tam pyta mnie o różne sprawy, zadajecie często podobne pytania, a będę starał się tutaj za pomocą tego narzędzia odpowiedzieć na różne pytania, które wydaje mi się są dość aktualne, są potrzebne. Więc jak to jest, że cały czas jesteś słaby, słaba, nie masz siły, czuwasz zmęczenie? To pytanie ciągle mnie męczy, bo ludzie chcą uzyskać na to jakieś odpowiednie, jedno, niezawodne, uniwersalne rozwiązanie i nie ma czegoś takiego, jak tutaj zrobić formę w 6 tygodni, w 5 tygodni, wszyscy się przekrzykują, jak naprawić ciało, jak najczęściej to chodzi o to, żeby schudnąć, tak? Żeby zgubić te zbędne kilogramy i przy okazji poczuć się lepiej, bo wszyscy wiadomo, robimy to uczucie, kiedy nie odczuwamy tak bardzo zmęczenia, a być może w tej chwili siedzisz i wszystko cię przytłacza, gdzieś tam zastanawiasz się nad tym, czy może warto byłoby się ruszyć, a okazuje się, że gdy przychodzi co do czego, do podejmowania decyzji, to często zasłaniasz się takimi prostymi rzeczami właśnie jak o kurczę, no jest dzisiaj czwartek wieczór, no to poczekam sobie do poniedziałku, bo tak będzie akurat super fajnie, w poniedziałek się zrobi idealne okoliczności, wyjdzie słońce i w ogóle przyświeci na mnie jakiś złoty deszcz, spadnie, tak, już tu wymyśla każdy sobie coś swojego, a jak nie poniedziałek, to do pierwszego, bo już przecież końcówka miesiąca to jakoś tam dociągnę i przecież bez sensu byłoby iść na siłownię i kupić karnet, bo to wiadomo, no trzeba będzie zapłacić tam za ten miesiąc, no ale nie wiem nawet w sumie, ale dobra, to poczekam do pierwszego, bo po co mi to wszystko, tak? A jak już jest grudzień, no tam dzisiaj mamy 14 grudnia, tak? I nagle stwierdzę, a kurde, no to nie, no przecież święta są, to ja nie dam rady w ogóle. Coś takiego to już w ogóle porażka, tak? Albo robisz to, albo zależy ci, albo chcesz być zdrowy, czuć się lepiej, mieć tą energię i wchodzisz w to i podejmujesz decyzję. No albo tak jak teraz to właśnie wygląda, siedzisz i nic nie robisz, tylko myślisz i to myślenie samo w sobie powoduje, że z dnia na dzień staje się to wszystko coraz trudniejsze. Ja tak samo sobie siedziałem i już od jakiegoś czasu myślałem, kurde, nie no, nagrałbym coś, żeby ludzie mogli tego posłuchać, bo może się komuś to przyda, ale nie wiem, cholera, dobra, to poczekam, nie wiem, może rzeczywiście od nowego roku wyrzucę sobie też takie wyzwanie, tak jak to no wielokrotnie już w życiu robiłem i wiem doskonale, że to sprawdza się, to rzeczywiście działa, ale nie chcę tutaj mówić, że nie, że to w ogóle jest porażka i jakiś tam zły kompletnie sposób myślenia, nie, żebyście nie odebrali mnie w taki sposób. To pomaga, to rzeczywiście daje kopa, ale dlaczego nie zrobić tego od razu? Dlaczego nie wziąć tego telefonu do ręki, nie znaleźć miejsca, poszukać sobie, skoro już na przykład znacie nas, to nie zadzwonić i powiedzieć, słuchaj Łukasz, co, spotkajmy się, zróbmy to i tamto, może to wyjdzie u nas, może nie, może gdzie indziej, wszystko mi jedno, gdzie będziemy ćwiczyć, gdzie będziemy się ruszać, gdzie będziemy się rozwijać, bo trzeba po prostu wykonać ten pierwszy krok, bo pytanie, dlaczego ja nie jestem silniejszy, no za mało robię, za mało robię, a za dużo myślę. Za mało inwestuję swojej energii takiej codziennej w to, co sprawi, że ta siła będzie się rozwijać i gdy tylko napotykam na pierwsze trudności, mówię o Was, o tych ludziach, którzy ciągle uważają, że są za słabi, to no, pojawia się problem taki, że brakuje bodźca, brakuje tego treningu, brakuje jakiegoś wysiłku. Nie możemy liczyć na to, że będziemy mieć siłę, jak wiele osób tutaj przychodzi do nas i no wiadomo, zaczynamy od praktycznie zera, to jest całkowicie naturalne, ale okazuje się, że no nie mogę tego czy tamtego zrobić, bo no niektóre ćwiczenia są trudne, no to no co, no trudno, to nie robię, tak? No dobra, wyszukamy Wam łatwiejszą wersję,
No też jest za trudno, no to jeszcze łatwiejszą. No okej, dobra, to mogę zrobić, ale boli, no to no, nie ma opcji, żeby to przejść tak kompletnie bezboleśnie, no bo wszystkie te obietnice, które gdzieś tam słyszycie w internecie, że u nas tu, to tak pięknie, wszystko będzie fajnie, no bez wysiłku się nie da, nie ma niestety opcji, nie osiągniecie tego bez wysiłku. Trzeba to podjąć, zabrać się, ruszyć dupsko i wysilić się i będzie to trwało. Pół roku, rok, dwa. Zależy od tego, w jakim miejscu teraz się znajdujecie, jaki macie poziom sprawności, ale uwierzcie mi, że no, bez tego pierwszego kroku, który trzeba wykonać, no nie da się, nie ma opcji, nie ruszymy. I ten krok pierwszy to zawsze codziennie ten pierwszy krok, no bo wczoraj już się nie liczy. Wczoraj można zapomnieć, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj, rok temu. To nie ma najmniejszego znaczenia. Mogłem sobie tam, nie wiem, pobić jakiś rekord świata. Okej, jeżeli będę tym żył do końca swojego życia, fajnie, no jeżeli to jest rzeczywiście rekord świata, no to ktoś tam pewnie jakąś kasę za to rzuci i jakiś fejmik przyjdzie i w ogóle będą wszyscy się przede mną kłaniać nisko, ale no, to tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o moje poczucie sprawności, to ono będzie z dnia na dzień coraz niższe, tak? Już drugi raz tego nie zrobię, więc jutro jest dzień pierwszy znowu i pojutrze znowu dzień pierwszy i nie ma patrzeć, nie ma się co patrzeć na to jakby na o, ja już ćwiczę 6 lat, czy on tam ćwiczy 9 lat, bo jak już 9 lat ćwiczy, to ja go nigdy nie dokonię w ogóle. Kompletnie nie patrzymy na innych, bo to nie ma opcji, tak jak dzisiaj rozmawiałem z Martą, mówi, o, tu jest taka dziewczyna, to ona to taka silna jest i w ogóle, no. Nie wiesz, co ten człowiek robił, nie masz pojęcia, skąd on się tu wziął, dlaczego tu jest, co robi oprócz tego i nie porównuj się nigdy do nikogo innego. Rób swoje, patrz na swoje wyniki, porównuj, zapisuj, tak? Patrz, jakie masz możliwości, ile jesteś w stanie podnieść, przerzucić, podrzucić, podciągnąć się, nie wiem, rozpędzić się jakoś, no wszystko, na jakim systemie treningowym bazujesz i dopiero wtedy, gdy masz jakieś dane z jakiegoś okresu, możesz powiedzieć, a no dzisiaj rzeczywiście poszło mi gorzej, ale to też często są różne sytuacje uzasadnione, mniej lub bardziej. Możesz mieć gorszy dzień, możesz się źle czuć, możesz być chory, możesz być po chorobie, możesz być niewyspany, możesz być nienajedzony. No mnóstwo różnych sytuacji, więc dlaczego nie jestem silny? No, trzeba to, na to patrzeć jakby relatywnie subiektywnie, a nie tylko i wyłącznie uniwersalnie, że o, tutaj nie podniosłem tych 100 kilo, no to jestem słabiutki. No, no nie, to nie ten sposób, więc siła przede wszystkim w głowie siedzi. Trzeba zacząć od głowy, porządnie poprawić swoje nastawienie, iść do przodu, choćby nie wiem co się działo. Nie wiem, w tym tygodniu samopoczucie też moje nie było zbyt dobre, ale mam zadanie do wykonania i robię. I nie interesują mnie jakieś tam wymówki, problemy, które dzisiaj powszechne jest. A, bo coś tam. Nie, koniec. Dzisiaj zrobię i koniec. Z góry zakładam, że zrobię. Jak będziesz negatywnie podchodzić, no i słowa używać ciągle, nie dam rady, nie zrobię, to już jesteś słabą osobą dla mnie, psychicznie przede wszystkim, bo nie potrafisz pokonać tej bariery, którą samemu sobie narzucasz. I od tego radziłbym większości osób, które w ogóle cokolwiek chcą zrobić, zacząć, że gdzieś tam w głowie trzeba zobaczyć tą możliwość, że to jest do zrobienia, że to się da zrobić. Od rana się nastawiam, tak wstaję, pierwsze co robię, hop, puszczam sobie jakieś tam kawałki muzyki, nie wiem, każdego motywacyjnego. Ruszam się. Każdy ma inną tą rutynę na co dzień, więc nie ma co patrzeć, ale siła później, która nam rozpędza nas na początku dnia, to nie są wszystko bzdury, to co ludzie mówią, że rano tam wstawanie jakieś wcześniejsze, w ogóle to wszystko jest uzasadnione i to trzeba samemu sobie sprawdzić. Jak już sprawdzisz, zobaczysz, że to działa na tobie, to będziesz wiedzieć, dlaczego tak ludzie mówią. No i wtedy dopiero nakładamy na to zdrowe odżywianie, trening, dzień po dniu z odpowiednią regeneracją, no i budujemy swoją siłę, tak? Jakby nie jest to pewnie ta odpowiedź, której większość osób tutaj szukało, jakie ćwiczenia, ile serii w ogóle. To wszystko ma znaczenie, nie wiem, czwartorzędne albo jeszcze niżej. Dopiero gdy poukładamy sobie całą resztę tej układanki w odpowiednim miejscu, zobaczycie, że całkowicie się zmieni to, co się dzieje dookoła. I ja wiem, że każdy zawsze tam ma swoje jakieś okoliczności i w ogóle tak, to są zawsze, jak mówię,
pewne mniej lub bardziej znaczące czynniki, które sprawiają, że wolniej lub szybciej będziecie docierać do tych swoich celów, ale trzeba się zastanowić, na czym ci zależy. Tak, jeżeli zależy ci na czymś konkretnym, to najpierw się zastanów, dlaczego akurat na tym ci zależy, bo jeżeli tylko tak wymyśliłeś sobie, wymyśliłaś, dlatego że o, bo tak, no to nigdy tego nie osiągniesz, tak? No, smutne to jest, ale taka jest prawda. Jeżeli wymyśliłeś to z jakiegoś konkretnego powodu, rzeczywiście jest to powód taki, który przemyślany był, to znajdziesz sposób, bez względu na to, jakie tam siedzą czynniki w Twoim życiu, co Cię powstrzymuje w tym momencie. Więc poprzemyśl to sobie, zastanów się. Jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie do mnie. Łukasz@box74.pl. Zapraszam. Jesteśmy w kontakcie. Mam nadzieję, że będę miał wenę i nagrywać będę dla Was takie materiały teraz coraz częściej, bo takie właśnie sobie założyłem działania, ażeby rozwijać tego typu środek tutaj komunikacji z ludźmi, którzy szukają rozwiązań, jak lepiej żyć. Do usłyszenia. Cześć.